Witam Państwa 1 lutego 2020 roku w Gnieźnie. Przed nami mecz 6 kolejki halowych mistrzostw Polski. Start 1954 Gniezno podejmuje LKS Rogowo. LKS Rogowo rozegrał 5 spotkań, ma 6 punktów. Bilans bramkowy rogowskiej drużyny to 18 bramek zdobytych i 23 bramki stracone. Najlepszym strzelcem LKS-u jest Eryk Bębenek, zdobywca 8 goli, a LKS Rogowo zajmuje 5 miejsce w tabeli ligowej i gospodarz dzisiejszego spotkania Start 1954 Gniezno rozegrał 5 spotkań, ma 4 punkty. Bilans bramkowy Startu to 19 bramek zdobytych i 28 bramek straconych. Najlepszym strzelcem Startu jest Gracjan Jarzyński, zdobywca 9 goli, a Start zajmuje 6 miejsce w tabeli ligowej. Która z drużyn wyjdzie obronną ręką z tego spotkania, okaże się po końcowym gwizdku arbitrów, a nimi są Michał Jarmołowicz i Rafał Fredyk. Ja namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału i życząc wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Thank you.
8, pierwsza kwarta meczu, start 1954, LKS Rogowo, wynik remisowy 0-0. Thank you.
prowadzą gości, ale przed nami jeszcze dwie kwarty, każda z nich potrwa 10 minut. Rozpoczęła się kwarta numer 3 przy pince gospodarza. Gospodarze obejmuje prowadzenie, drugą kratkę na start 1954 zdobywa oznaczony numer 9 Maksymilian Babla.
Zakończyło się spotkanie szóstej kolejki, start 1954 Gniezno LKS Rogowo. Zwyciężyła drużyna startu Gniezno 5-3. Po tym zwycięstwie start awansował na piąte, a LKS padł na szóste miejsce w tabeli. Bramki dla gości zdobyli Szymon Pilaczyński jedną, Eryk Bębenek jedną,
Tomasz Bębenek 1 dla startu 1954 Gniezno, Maksymilian Pawlak 1, Maciej Wiejerowski 2 i Gracjan Jarzyński 2. Pozostałe spotkania szóstej kolejki: Warta Poznań, Pomorzanin Toruń 2-7, Stela Gniezno, Bałagany Rustiko Łubianka 5-4, Grunwald Poznań, AZS AWF Poznań 9-3. Zapraszam Państwa na inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz.